Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę kończyła farmę. Mam nadzieję, że wreszcie mi się to uda. I tak samo dzisiaj jest event praca. Także co godzinkę chyba zmienia się bonus, bo to będzie chyba 200% czy coś takiego. Można oczywiście te bonusy łączyć ze swoimi bonusami, które na przykład ja mam i mogłabym też to wykorzystać. Ale dobra, przejdźmy do farmy. Jeżeli chodzi o farmę, to troszeczkę chyba tam namieszałam. Sprawdziłam specjalnie na internecie wiki Minecrafta, co ja zrobiłam takiego złego. To znaczy, chodzi mi o spawnowanie się krówek. Krówki spawnują się na trawie, a ja po prostu postawiłam ziemię, więc muszę sobie wziąć troszeczkę tych bloków. Nie aż tak dużo, bo aż tyle jest niepotrzebne. I tak naprawdę ta farma nie musi być aż taka duża, jeżeli chodzi o oleje. A, jeszcze nie wzięłam płytek lawy. Lawę mam? Nie mam lawy. Za moment lawę wezmę. Albo gdzieś tam może już zostawiłam, już nie pamiętam. Zaraz zobaczę. Co ja miałam wziąć? Płytki. Czy ja mam tutaj trochę tych płytek? 7 płytek. 16 wezmę. Dobra. Okej. Zobaczymy, czy tym razem to wyjdzie. Mam nadzieję. I wreszcie zacznie to działać. Co tam, doktor X, tu dostępniesz? Mieczek. Okej. Dobra. I tak naprawdę taka wielka nie musi być ta... Jakby to powiedzieć... pułapka na krówki, tylko właściwie tutaj może być tylko, dotąd. Ja sobie to wszystko polikwiduję, bo aż tyle olejów jest niepotrzebnych. To, że zrobiłam aż tyle, to nic się nie szkodzi, zawsze gdzieś tam indziej się przyda. Zobaczymy teraz tu, o, dobra, zabiorę. Skrzyneczki przesunę o jeden poziom tu. Słyszę gdzieś pająka. Dobra, i tutaj skrzyneczki, gdzie mam skrzynki, są. Mam nadzieję, że to będzie działać. No i jeszcze jedną tu. I tak naprawdę tu jeszcze jedną skrzyneczkę bym zrobiła. Tu. Żeby była też duża. I tutaj mogłabym dać pół płytkę, żeby ta skrzynka się otwierała. Okej, mogę zrobić pół płytkę? Pewnie tak. Nie, to chciałam. Jeżeli chodzi o głosy, to tak, to już zagłosowałam, więc mogę dzisiaj odebrać nagrodę. O matko, wysłowić się nie mogę. Dzisiaj tylko jeden kluczyk niestety odbiorę, bo nie było mnie w ogóle na serwerze. Dobra, tutaj krówki. Tutaj też powinnam dać płytki. Pół płytki właściwie. Dobra, niech tu pomyślę, jak to ma być. Tutaj, żeby skrzynki się otwierały, to pół płytka. Tutaj będą... Właśnie, to od razu mogę dać brzozowe tabliczki. Czy masz tutaj to jest? Ach, bo tutaj jest jeszcze... A, miałam tutaj całkowicie zablokować. Dobra. Zabudować tak naprawdę. Mogę iść po kamień, którego mam mnóstwo tutaj. To sobie go wykorzystam przy okazji. Mam tutaj coś? Mam. No, wystarczy na razie jeden stack. Mam nadzieję, że zacznie działać. Zobaczymy, zobaczymy przy... Gdzie ja biegnę? Tutaj. Zgubiłam się już? Bo ja tak potrafię. Ja wpadłam gdzieś? Nie. Tutaj, w tą stronę. O rany. Dobra, jestem. Okej, tutaj tabliczki. A to chciałam zabudować. Tylko możliwe, że później jeszcze to zrobię z jakimś... Żeby to wszystko lepiej wyglądało. I tak, tutaj powinna być ziemia. Tutaj już tak naprawdę może być kamień bądź szkło. Ale myślę, że tutaj sobie z kamieniem, z kamienia zrobię. Okej. Właściwie to też już mogę zabudować. I teraz tak, jakoś to trzeba będzie ujednolicić jednocześnie. Dobra, na razie pierw zrobię, sprawdzę, czy to działa. Zobaczymy.
Poczekaj. I w tą stronę jedna. No dobra, ok, mam nadzieję, że to będzie to. I teraz tak, pół płytki tu. Może być. Mogły być nawet schody. I teraz wykorzystam jeszcze ten kamień, co tutaj mam. Kamień, może szkło, to co tutaj jest. Ała. Chyba szkło wezmę. Jedwabnik, jedwabnik, dobra. I tu, gdzie jest lawa, to tak naprawdę nie potrzebuję mieć szkła. Dobra, zrobię tak, jak jest. Idzie. Dobra, teraz wejdę sobie na górę. Tędy. Tu chyba sobie w drzwi wstawię od razu. Tylko, że w tą stronę. Tak. Pułapka działa, to widać. Dobra, muszę to jakoś inaczej zrobić. Tak, zlikwidowałam sobie ten jeden. Okej. Okay. I tak muszę zlikwidować pół płytki, i tak muszę zlikwidować. Będę musiała zmienić tutaj ziemię. Więc mogę sobie teraz drzwiczki postawić. Właśnie o to chodziło. No i od razu zrobić? Nie. Pierw muszę załatwić lawę. A że lawę mam tutaj niedaleko, tylko sobie pierw tą wodę gdzieś zostawię. Gdzie mam ten wiadro? Jest jakąś dziurę na razie. Mam jakąś dziurkę? Nie mam dziury. Ale tu mam. Chwilowo wodę zostawiam. Jaki ząbiek już tu jest nawet. Wow, ile mobków! No chodź tu do mnie. Hello! Dobra. Pobawiłam się, teraz mogę iść po lawę. Trzeba coś zjeść. Męcząca sprawa. O, zapędziłam się. Dobra, co jeszcze muszę zrobić? Na pewno... właściwie to już tutaj nie potrzebuję. Na pewno jeszcze górę troszeczkę zaklajstrować. Zaraz to zrobię. Tędy? Tędy może iść. Okej. Dobra. No i właściwie też może tu szkło iść. Będę widziała dzięki temu, co tutaj się dzieje. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 15. Dobra, to mi wystarczy. Nie. Dobra. Zanim jeszcze tutaj podziałam, to od razu wrzucę lawę. Dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak tam? Okej, chyba będzie dobrze. Zaraz zresztą sprawdzimy. Dobra, idę na górę. Założę tą ziemię. Położę tą ziemię, znaczy się. I zobaczymy, czy to będzie działać. I teraz tak. A może wezmę wiadro na wszelki wypadek z wodą jednak, bo jak ja wpadnę do środka, to chociaż się uratuję wodą. Ok.
To do tyłu to już niepotrzebne, to też niepotrzebne. I teraz tak, bloki ziemi. Gdzieś mam łopatę? Mam łopatę, dobra. Okej. O, już jest krówka. No i o to chodziło. Dobra, krówka. No, musimy... Dobra, i teraz te półpłytki. Ja mam je? Mam. Uff. Ale muszę to zrobić z daleka, żeby przypadkiem mnie nie zepchnęło. Raz, dwa, trzy. I teraz mam nadzieję, że będzie działać. Nie wiem. Zobaczymy. Jedna na godzinę? O, już trzy mięska są, ale... Ale skórki żadnej. No okej. Okay. Chyba, że... Okej. Okay. Mięsko, mięsko. Uhu. To chyba mi skórek nie da, bo to się palą chyba skórki jednocześnie. Chyba, że miałam pecha. Właściwie to mogłam też zabudować, bo tych krówek nie widać stąd. To też mogę zlikwidować. Okej. Na razie to jest niepotrzebne. Dobra. Da skórkę? Jest skórka, jednak działa. Super! Moja farba się udała. A wystarczyła tylko taka prosta zmiana. Dobra, cieszę się, działa. No i mam nadzieję, że trochę tutaj tych skórek się uzbiera. Dobrze, no to co? Wracam na górę, farma działa, jestem zadowolona. Trochę jeszcze tutaj jest konstrukcyjnie nie tak. W razie czego zmienię tutaj kolorystycznie jeszcze tylko. Przykro mi krówki, ale potrzebuję, krówki kochane, skórki. Słabo idzie, widzisz, z tymi skórami, ale okej. Okay. Dobra, to tylko tam będzie zmienione pod względem samej tutaj, można powiedzieć, estetyki tylko. Zrobię może na skalcytu i może z terakoty ciemnej. Jeszcze zobaczę. Okej, okay, i co teraz mamy jeszcze? Event praca, więc trzeba by było z tego skorzystać. Co właśnie, jaki mamy teraz bonus? Może co jakiś czas mi się to pokaże? Może się już pokazało? Nie, nie widzę, żeby coś się pokazało. Ale w każdym razie warto dzisiaj spróbować. Ja na przykład dzisiaj na pewno połowię trochę, bo muszę ponaprawiać też narzędzia. Dobra, zostawię sobie tylko tą ziemię i zostawię, co jeszcze mam w ekwipunku. Tutaj jest kolejna ziemia. Granit, dioryt i kamień. Z kamieniem to będzie problem, bo ja już nie mam miejsca. Tu wrzucę jak poprzednie. Dobra. Jeszcze jest granit, dioryt. Skrzynię to schowam na dół. Tam oczywiście będę musiała powiększyć ilość skrzyn, bo to jest na razie za mało będzie. Szybki. No i jeszcze zostały... A, leje jeszcze zostały. Lejki. Dobra. Tu właściwie chyba powinnam schować. Tak. Okej. No i jeszcze tylko to. No to co? W łapkę wędkę wezmę i sobie idę połowić troszeczkę. A, przy okazji jeszcze sobie zobaczę, czy na aukcji nie ma jakiegoś jaja do sprzedania. Chodzi mi o delfina. Nie widzę. Jajo jest tylko aksolotla. Jeszcze raz przejrzę. A może nuże widelec coś ominęłam? Nie. Jakie rangi? VIP. VIP. No i chyba jeszcze coś mam do sprzedania. Zaraz zobaczę. Właśnie, niepotrzebnie wyszłam. Czy ja mam coś jeszcze w sprzedaży? SVIP-a mam. No dobra, trzeba będzie go sprzedać, tak naprawdę. Sell.
Też zobaczymy na teraz 20 tysięcy, czy pójdzie. Dobra. Okej, okay. Czyli tak, to i tak się już zepsuje, bo nie mam z naprawą, ale to muszę naprawić. Troszeczkę tego kilofa. Tutaj też jest naprawa, więc też pójdzie do naprawy. To właściwie też bym mogła, wszystko bym mogła ponaprawiać, oprócz tych trzech rzeczy. Okej, okay, jest co robić. Tylko jaka jest teraz praca? Spytamy się. Jakby tu zapytać, jaka jest praca? O, już mi pokazało. A, w ogóle wszystko. Rotacyjny festiwal pracy. Wszystko jest dzisiaj. Dobra, to ja sobie wezmę jeszcze róg. Akurat on chyba mam go na półtorej godziny, czy jakoś tak. I sobie zwiększę bonus. Będę sobie łowić. A potem jeszcze rybki sprzedam. Tutaj powinna mieć w skrzyni Endu. Tutaj? Nie pamiętam. A może tu? A, tutaj są rogi zjednoczenia. Dobra, to żeby się to nie mieszało, to tutaj... Czterogodzinne aż... Uła. No dobra, weźmiemy jeden i już. Co mam zrobić? Jeszcze raz sobie przeczytam. Okej. Okay. Użycie aktywuje jednorazowo o 4 godziny wzmocnienie o 250 zarobku oraz doświadczenie zdobywanych przez wszystkich pracujących w każdym zawodzie. A, kucnij! A ja kliknij. A, już jest aktywny bonus, czyli ktoś już tego użył. Dobra. To jak się skończy ten bonus, to ja w razie czego jeszcze też użyję swojego. Ale teraz mogę sobie już naszykować wędeczkę. No dobra, to zaczynamy. Tylko coś wezmę w łapkę, żeby naprawić. Najgorzej wygląda tutaj chyba kilof. To już, lecimy. Co my mamy? Nieskończoność, niezniszczalność. No szału nie ma. Ale dobre i to. Rybcia. Cztery dolce za jedną rybkę. No, szału nie ma. Nie spojrzałam tak naprawdę, czy te rogi, pozostałe dwa, które mam w skrzyni Endu, czy one mają taki sam bonus. No, później sprawdzę jeszcze. Bo to jest dzisiaj i jutro jeszcze ważne. Czyli na czas weekendu. Nie mówię konkretnie o rogu, ale ogólnie o boosterze, czyli bonusie do pracy. No. I kilof się naprawia. Książeczka. Moc 4, niezniszczalność 3. Okej, może być. Okej, rozdymki dwie. Mogłaby być rybka specjalna.
matko. Moc 3. Nieskończoność, niezniszczalność i moc 3. Można to połączyć. Okej. Co jeszcze jest? Świnka pospolita. Okej, fajnie się nazywa. Ale mamy już specjalną rybkę. Może nie mityczną. Szkoda, że nie ma mitycznej. Już coś płynie. Właśnie, ile jeszcze mi zostało przynęty? 13. Użyć cekat, no. Powiem tak, długo nie mogę jej zużyć, bo bardzo rzadko jakieś tam specjalne rybki się łowią. Dzisiaj półksiężyc jest. O, i skórka, odnośnie skórek w ogóle krówek. Te trzy gwiazdki tutaj to wyglądają jak pasoriona, prawie że. Znacznik. Czyli wyławiam wszystko z tego jeziora. Oczyszczam jezioro ze śmieci. O, i to się przyda, bo mi brakuje dostawu tego drugiego tam przy świątyni. To fajnie. Kolejna książka. Co my w niej mamy? Wydajność 3, ostrość 3. Okej. Rozdymka? Rozdymka. Co bym mogła dać? Wydajność 3, ostrość 3. Ostrość to raczej do siekiery. A tu mam wydajność 5. A tu jest ostrość? Ostrość 3 mogłabym nawet do tego dodać. No. Śluby, pogrzeby. Wow. Widzę, się dzieje na serwerze. Co tym razem? Kolejna rozdymka. Ale powiem, że łowienie szybko idzie. Torpeda 3, przeszycie 4, ochrona 3. Okej. Kolejna książeczka. Kolejna rozdymka? Tak jest. O, mikstura szczęścia. A, napiję się tej mikstury. Za chwilkę, jak tylko coś złowię. No, płynie coś? Płynie. Okej. A co? Może będzie jakieś szczęście. Kolejna książka. Co my mamy? Ostrość 3, ochrona 3. Ok. Nałożę sobie na zbrojkę. Będę miała ostrą zbrojkę. Dobra. 5, przecinek prawie 7 dolca. A. Mhm, 71 poziom.
Rybaka. No to coraz więcej kasy powinnam zdobywać. Za każdym razem zapominam wziąć ze sobą skrzynki. Najlepiej by się przydał shulker, bo wrzucała tutaj po prostu do niego rzeczy, jakby mi się nie mieściły w ekwipunku. No, niedługo się, można powiedzieć, całkowicie zapcha. Jeszcze tylko dwa miejsca mi zostały. No, na razie idą tylko rybki zwykłe. Miało być szczęście i co? Nie ma szczęścia. Już płynie rybka. Jedną chwileczkę, coś muszę sprawdzić. Chyba już świt idzie. Tak, tu już widzę, zachodzi księżyc. Zaraz będzie świt, czyli troszeczkę wolniej rybki będą sobie podchodzić pod wędeczkę. No i jak to szczęście? Koniczyna już tylko na samym początku coś dawała, albo już tak wyłowiłam. Okej. Moc 4, uderzenie 2. Można jakoś to pokombinować z tymi łukami. Już trochę tego mam i tak naprawdę powinnam już to zrobić. Niedługo będzie pół skrzyni tego albo jeszcze więcej. No, budki. No dobra, tak naprawdę miejsce już mi się skończyło, więc muszę iść do domciu. Zrobimy to w formie szybkiej. Tak jak teraz. Wezmę sobie, pochowam pierw same łuki i budki, budki, budki. Gdzie ja tu mam budki? Są budki. Łuki. No, trochę więcej mam łuków. Jeszcze jeden dołożymy sobie tutaj. To jest mój. No i książki trzeba będzie pochować. Skórki. Rozdymki. Dobra, pochowam na razie to wszystko. Tutaj mam rozdymki. Okej.
Tą lilię sobie zaraz położę na miejsce. Ryba tropikalna, ryba tropikalna. Też chyba tu była, tak. Tu jest ryba tropikalna. Tutaj książki to idą na górę razem z butelką. Świnka pójdzie na sprzedaż. To sobie tu wrzucę. Mhm. Dobra, to idę na górę. Wyszło? Nie. Do góry. Książki trochę już zapełnione. Gdzie jeszcze mam książki? Tu chyba wrzucam. Tak, to sobie jeszcze tu wrzucę. Dobra. A, jeszcze zapomniałam łodzika sobie schować. Tak to się chyba nazywa, tak, muszla łodzika. Skóra pójdzie sobie do obory. No i te znienaczniki jeszcze. Szklanej butelki nie schowałam. Dobra, zaraz to też zrobię. Co ja miałam? Tutaj znacznik, czyli to tu będzie. A, za daleko jestem. Tak, 33. Dobra, i ostatnia rzecz, szklana butelka, nie, prawie ostatnia, i jeszcze ta skóra. Okej, okej. Jest skóra. Jak tam jajka, kury? Pracujecie ostro? Słabo. Słabo. Proszę lepiej mi się tu sprawować. Dobra. Czyli tak, ta lilia jeszcze do założenia. I dalej idę sobie łowić. A może sobie połowię właśnie w nowym stawie. Zobaczę, jakie będzie tam branie. Gdzie mi brakuje? Tu jest całe. Tutaj jeszcze jedną. Ok. No i zobaczmy, czy będzie tutaj coś brało. Rybka zwykła. Chwilę jeszcze połowię. Możliwe, że na razie tylko naprawię sobie tutaj kilof. Co tam było? Rozdymka, ok. Pójdę jeszcze na spawn. Zobaczę, jakie dzisiaj prace są do wykonania, bo może będzie coś prostego, że będę mogła to zrobić raz, dwa. Przy okazji jeszcze jakąś nagrodę by się zdobyło. I tak naprawdę jeszcze powinnam przejrzeć sobie, jakie zadania mam do wykonania. No bo jeszcze sporo tego jest niezrobione, tak? A można by było się trochę za to wziąć. No już dużo chyba nie zostało w skillofa. No, to raz, dwa powinno się naładować. A może praca by była związana, znaczy dzienne zadania by były związane jednocześnie z pracą dzisiejszą. To by było tak naprawdę dwa w jednym. Muszę właśnie zobaczyć, co jest. Jak tam? O.
miłość nawet. Ile jeszcze zostało? No to już jeszcze z 2-3 minutki. No dobra, może trochę więcej, ale jakoś to pewnie poleci. Kaiser z osypkiem i dżemem. Oj, mniam, mniam. Oscypek to jadłam kiedyś tylko z żurawiną, ale z dżemem nie. Oscypek lubię w ogóle sam, taki słony. Bez niczego. Kolejna rozdymka. Będę go zjadł. To będziesz go jadł, czy go dopiero zjesz? Znaczy, czy już zjadłeś? co masz, Patek, w ekwipunku? Też widzę, łowi rybki. Platynowa nawet rybka. Ja poluję na mityczne. A mityczne na razie mi się dopiero udało złowić 2. Nie dzisiaj. Witam, witam, Dartek. No, Micha. Co tam słychać? Dzienny skarb rybaków. Co to jest? O, to tak jak ja. O, fajna wędeczka. Jak tam serwer? Kiedy rusza? Czy już ruszył? Coś miała? Nie. Mogłoby się jeszcze jedna lilia złowić. To bym tutaj jeszcze dodała. A już tak na tip-top będzie wszystko ogarnięte. 9 lutego. To już niedługo. Zobaczmy. 1958. Za momencik będzie zrobione. No, trzeba dobrze przetestować. Kolejna miksturka.
A, czyli w trakcie będziecie sobie robić. No, może z jednej strony dobrze, najlepszy test to jest. Już dzień się kończy. Czy ja chcę dzień? Chyba nie, bo dużo ludzi łowi, więc generalnie na razie tego nie będę zmieniać, więc. A jaki to będzie serwer? Survivalowy, czy. Drugi poziom. I ósma rozbudynka. Działki będą? Handel? Ekonomia? PVP? A. Wszystko będzie. No i fajnie. O, już się naprawił kill off, to już tak naprawdę mogę sobie wracać. No i teraz tylko trzeba to dobrze naprawdę ogarnąć. Rozdymki. Kość to będzie. A tu jeszcze rybka. Tutaj damy kość. No i jeszcze mikstura tu na górę. To sobie zaraz sprzedam. O, i mam kluczyk za 10 godzin gry, czyli odbiorę sobie dzisiaj dwie nagrody. Chyba, że jeszcze jakiegoś Mystery Boxa sobie odbiorę, bo jeszcze kluczyki mam. Dobra, co ja miałam zrobić? Odłożyć miskę na miejsce, tak. Nie weszłam na windę? Nie. Dobra. Miksturka. Ale w tamtym stawie w ogóle nie łowiłam książek. To już wiem, gdzie jest miejsce na książki. Dobra, tu mam pełne, tu jest prawie pełne. Dobrze, to jeszcze tutaj to mogę wykorzystać. No i co? Trzeba sprzedać rybkę. Pierwią trzeba załuskować. Czy tam jak to się mówi? Okej, wyłuskowana. Teraz trzeba ją sprzedać. Zobaczmy, za ile pójdzie. 74 dolce, prawie 75. Nieźle. Droga rybcia. Mieć takich 10? Niezła kaska. Dobra, co jeszcze miałam zrobić? To mam, to sobie już mogę założyć. Tu. Okej, coś jeszcze miałam zrobić. Pójdę odebrać nagrody, ale jeszcze coś miałam zrobić. A, na spawner iść. Spawner. Zobaczyć, jakie dzisiaj zadania są. Sporo luda dzisiaj tutaj. Może coś nowego jest, a ja nie wiem. Nie, chyba nie. Co my dzisiaj mamy? Wytwórz 16 latarenek. Da się zrobić, ale 75 dolców słabo. Upiecz 64 słowy. Łososia. Spoko. Tyle mam. Zabić 25 niedźwiedzi polarnych. Nie, tego nie chcę, ale to fajna nagroda. 215 dolców. Dobra, zrobię latarenki, bo to i tak zawsze gdzieś zużyję. I 64 łososia sobie upiekę. Dobra. Czyli dodam ciu. Wrzucam od razu do piecyka. Do piecyka sobie wrzucę 64 łososki. Łososki? Łososki. Okej. Tylko czy mam paliwo? Nie mam paliwa. Dobra, pójdę po paliwo. Czyli inaczej po lawę. Mam wolne wiaderko. Latarenki. Spoko, powinno wystarczyć. Tylko muszę trochę przepalić chyba też jeszcze żelaza. Tu żelaza nie mam. A tutaj coś może już jest? Też nie. Też nie. Też nie ma. Okej. Ale lawa jest. Szkieleta. Słyszałam. Już się zespawnował. Dobra. A, przy okazji zobaczymy sobie krówki. Jak tam jej idzie?
trzy mięska. Będzie skórka? Są skórki. Działa, ale bardzo wolno. No to rybcie się robią. Teraz zrobić tylko te 16 latarni. Nie mam tyle pochodni, ale się zaraz zrobi. Czy? Ok. To przełożyć na bryłeczki, latarenki. 14, no tylko jeszcze dwie. Te 4 to już jest kolejna. A, i muszę przepalić. Dobra, pewnie też mi paliwa brakuje. Ale wiecie co? Coś zobaczę, czy tutaj nie mam. Nie. Mam paliwo? Też nie. Będę musiała iść niestety po kolejną lawę. Tu jakoś leci. I zanim przepalę cały stak żelaza, zobaczę, czy nie mam takiej jeszcze takiego zadania. Także w razie czego polecę sobie jeszcze na zadania, no bo trzeba wszystko wykorzystać. Chociaż tam mniej więcej tego mam do przepalania, ale dobra. Lawa jest, to od razu sobie pójdę na zadania, chyba to jest warp zadania. Dobrze mówię? Tak. Dobra, zobaczmy, czy jest coś związane z rudą żelaza. Co tu jest? To jest koszmarne. U nie. Na razie nie nadaje się ofensywne, też nie. Cóż my tu jeszcze mamy? Dawno tu nie byłam, powiem szczerze. Drwal to nie, górnicze. Ale hutnicze to powinno być bardziej. Może na górze jest. Tu jest zbierania. A właśnie, co my mamy do zebrania jeszcze? 384 śnieżki. Nasiona dyni? Miałam. Zbierz 576 nici. Biorę. Ale pierw zobaczę z tym żelazem, bo nici to ja mam mnóstwo. To jest ekstremalne, to nie te. O, hutnicze, bardzo proszę. Przetap 464 złoża żelaza. Damy radę. Trochę tego tam mam. Na początek sobie pójdzie. Wziąłam to. Tak, wzięłam. Dobra, to i to. I jeszcze dołożę. A niech się przetapia. 464. To ile będzie? Muszę sobie zobaczyć na kalkulatorze, nie chcę mi się mylić. 464 dzielone na 64. 7 staków. Ok, mam tyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niech się cały czas to tam przetapia. Ok. Tu się robi. No to naprawdę wezmę sobie na razie jeszcze tylko to i zaraz będą latarnie. No dobra, to zadanie będziemy... Tak, mamy już ukończone zadanie. Zaraz się kolejne zadanie jeszcze zrobi. Zobaczmy tutaj, czy łososiki się już przepalały. Połowa. No okej. Okay. Latarnie sobie zobaczę, zostawię tutaj w światełkach. Już trochę ich mam. No i później jeszcze mam zebrać te nici. Ale to dopiero jak zrobię to. Okej. Dobra. To ja sobie tutaj jeszcze poczekam. Jedną i w drugą stronę. Czy ja mam coś tutaj do zaktualizowania? Chyba nie. Wszystko, że jest aktualne. Tak mi się wydaje. I będę musiała tak naprawdę przerobić te wielkie coś tutaj. Zniszczę chyba całkowicie, zbuduję jeszcze raz. Ale nie będzie to takie wielkie. Po prostu takie zrobię mniej więcej jak farma. Tutaj trzciny. Chyba, że zrobię to z drugiej strony. W
farmę, a tutaj zrobię zupełnie co innego. Tak, właśnie. O, muszę odhaczyć pracę, że wykonałam. Spawnek krówek jest zrobiony, dokończenie budowy farmy bambusa, tu będzie zmiana, przebudowa farmy bambusa i zmiana miejsca. Rozbudowanie wejścia do portu, to jeszcze nie, nazwanie koni i to, ale to jest zrobione. I tak naprawdę trzeba zmienić kolorek. To już jest zrobione. Zrobimy sobie jakiś kolor. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Wezmę sobie to, zrobię jako czerwony. Nie, czerwony to taki jest, że do zrobienia. Pomarańczowy, będzie mało widoczny. Wzięłam? Wzięłam. Właściwie tego nie będzie widać na tej żółtej tabliczce. Bez sensu. Powinnam wziąć szary, ale niech będzie. Spawnek krój jest zrobiony. Okej. Jak tam rybki? No, to już poczekam. Trzy. Dwa. Jeden. I zero. No i zadanie ukończone. Dobra, a jak tutaj? Jak tam z paliwem? Nie jest dużo. Chyba polecę po jeszcze jedno. Ale rybki sobie zostawię, bo już mi są niepotrzebne. Tu już upieczone rybki są. Dobra. No to co, lecę po jeszcze jedną lawę. Powinnam tak naprawdę przełożyć sobie do trzech przepalarek. Piece hutnicze, to się tak nazywa. Piece hutnicze. Do pieców hutniczych, z tym, że nie mam tyle lawy, chyba że już coś tam się napełniło. Zaraz zobaczę. W razie czego drugie wiaderko wykorzystam. Słyszę osadnika zombie. Trudno, kochaniutki. Chociaż wykorzystałabym cię. Wyleczyła. Pierw wyleczyła. A potem do moich kochanych osobników bym cię dołączyła, do niońków. Nie. Trudno. Dobra. Nie ma więcej lawy, szkoda. Jeszcze zobaczę krówki. Powinnam chyba trochę postać, żeby to działało. No. Coś topornie to działa. No. Tak, już krówka poszła sobie. To tak bardzo, bardzo wolno działa. Okej, skórka jest czy nie ma? Jest. Za 20 lat uzbiera się stak. Ale interes życia. No dobra, to dołączamy. No to trochę się jeszcze będzie przepalać, bo węgla nie chcę zużywać. Wezmę jeszcze kilka kolejnych wiaderek i zobaczę, czy gdzieś tam nie mam... Właśnie, czy ja mam gdzieś tutaj w okolicy lawę? Tu jest lawa. Nawet nie jest tak aż daleko. O! Ojej. Czy ja gdzieś koło siebie nie mam lawy? Nie.
No musiała sobie chyba podejść tutaj. Tu jest lawa? Okej. Polecę po lawę. Trzy wiaderka wystarczą. Idziemy. Tu chyba przełożę farmę bambusów. Boże, zgubiłam słowo. Tak, farma bambusów chyba tutaj przejdzie i też z przedłużeniem dachu. Z tym dachem to mi tak topornie idzie, ale zawsze to gdzieś tam robię na końcu. Enderman, co ty tu robisz? Pogadamy? Pogadamy. Dziękuję za kwiatka. Miło z twojej strony. No, tak, na pewno. Dobra, to idziemy do tej lawy, zobaczymy. Tu gdzieś tam powinno być. Mam nadzieję. O! Winiarka tu jest. Jakiś teren? Chyba nie. To gdzieś tam było. Jeszcze tu nie byłam, powiem wam szczerze. Tu był portal. Może jakaś lawa będzie? Była. Wszystko zabrane. Dobra, dobra, zobaczymy dalej, czy gdzieś znajdę. Trochę chyba za daleko mi przeszło się. Może gdzieś tutaj? Powinnam tak naprawdę wziąć ze sobą mapę. Wioska. Blisko mnie. Ze mnie taki podróżnik. Ale pewnie to czyjś teren jest. Przy okazji sobie zobaczę, jak tam z góry wygląda. Głodna jestem. Chyba coś źle poszłam, bo nie mogę znaleźć tej lawy. Albo jest nieaktualna już po prostu mapka. Ale wiecie co? Zobaczę jeszcze tam. Tu jeszcze jest działka. Coś tutaj z pryzmarynu jest budowane. Nie będę przeszkadzać, niech sobie buduje, jeśli jest w ogóle dzisiaj. Jeśli w ogóle gra. Nie widzę. Pewnie może gdzieś poszła mnie tam, gdzie trzeba. Żabolcu. Hello. Szkoda, że cię nie można wziąć do wiaderka. Dobra, wracam się, ale przejdę się tamtędy. Zobaczę, czy gdzieś tam nie ma jeszcze lawy przypadkiem. Auć. Nigdzie tutaj nie widzę lawy. Szkoda.
koło mnie to na pewno tutaj nie kojarzę, żeby było. Tutaj może coś? Nie. Chłódź. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. W końcu ja też złamę. Dobra. Wracam się do kopalni. Może już coś tam się napełniło. No i powinno już tam... Zestak już się powinien... zrobić żelaza. Skup prochu? Nie wiem. Najlepiej zobaczyć na targu. Przecież lawę ja mam. I to całkiem sporo. Znaczy jedno źródło lawy mam. Tędy przejdę. Chyba nie. Tam tylko są. Auć. A tam? O, hello zombie. Złoto. Trzeba drugim wziąć szczęściarzem tym razem. Okej. A tutaj co jest? Tutaj chyba też nic nie ma. Nie, polecę do domciu. Dobra, zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja. O, jeszcze idzie ze starego. Półtora staka dopiero. Dobra, mam kolejne wiaderko. Okej, to pójdę chyba sobie do drugiej kopalni. Tam wiem, że płynie lawa, to tam sobie zabiorę. Chyba, że mi się nie uda. Zobaczymy. Wzięłam i zniszczyłam przy okazji. Zobaczymy, jak będzie bez lawy. Na pewno ciemno. Okej, ale tu mam tą pochodnię. To sobie tutaj wrzucę. Dobra, niech to się likwiduje. Już jedno mam dodatkowo. Dodatkową lawę i będę mogła sobie szybciej to zrobić. Dobra. Dwa staki stąd pobiorę. Wrzucę sobie od razu. Tak naprawdę jeden tutaj mogę już od razu. Tutaj to. Niech tu sobie idzie. Wiaderko. Okej. Dwa wiaderka zostawię. Ta lawa, tak przypuszczam, to mi się szybko tam nie zrobi na dole. No to tylko tak potrzebne jest właśnie, jak coś robię, a to bardzo rzadko. Właśnie tej lawy nie widziałam tutaj. Może już jej nie ma. Może wezmę mapę i zaktualizuję ten teren przy okazji. Jeszcze raz tam się przejdę. Dobra.
też. Okej, dobra. To pole. Nie to chciałam. Tak. Zobaczmy, czy tam coś się zmieniło według mapy. Pan Szymek, sprzedam domek i szukam pracy. Ja bym zrobiła odwrotnie. Szukam pracy i kupię domek. Ale każdy ma inne priorytety. Okej. Czyli generalnie tu się za wiele nie zmieniło. O, druga mapka. Idziemy. Jestem mniej więcej na poziomie tej lawy. Hello, mister. A, jestem na terenie winiarki. Dobra. Uciekamy. Tu jest lawa. Tu jest lawa. Okej. Dobra. I to na razie wystarczy. Trzeba do domu. Najpierw zostawię mapy. Za daleko stoję. Dobra. Czyli kolejna lawa tutaj. I też sobie... Ile tu zostało? Sporo. Czemu to się do jednego nie wzięło? Dwie stąd wezmę. Tu tak. Jedna tu. Drugą dołożymy. Dobra. Tu jeszcze ci dołożymy. Tu ile jeszcze zostało? 30,5. Jeszcze 1,5 do zrobienia. No ale myślę, że to jakoś... Tu mamy już 2 staki. To mogę zabrać. No dobra, tu 2,5 staka ponad już jest zrobione. Jeszcze się będzie robić. Ale poczekam. Czy w zadaniach to będzie widać? Zadania. Złoża. Chodzi o całe takie... Może ja coś źle zrozumiałam? Nie, ruda żelaza, złoże żelaza. To może chodzi o całe te bloki? O, rany. Tak, chyba tak. Musiałabym jedwabnym... No dobra, to się niech przetapia. Widzę, że tu się zadanie nie robi. Albo jest jakieś spowolnienie, opóźnienie może. Czyli 3 staki już są. Ale to raczej na bieżąco się pokazywało, że jest ok. Jak coś to zrezygnuje, wezmę drugie zadanie. Let's go for now.
Dużo jeszcze? 12 sztuk oprócz całego staka. Tu 4 sztuki, elegancko. No tu większość. Postoję, to się szybciej zrobi. I pewnie noc jest. Zaraz zobaczę. Ta. Słońce w nocy nie wstanie. Nie ma bata. Sarabelka. Tak, bo jeżeli chodzi o zadanie, to by mi się pojawiało automatycznie na górze, że jest już robione. W trakcie wykonywania jestem. Tu już wszystko. Czyli to, co tylko w piecu zostało. Tu chyba już też. No tu się zaraz będzie kończyć ogień. A tu jeszcze nie. Tu jeszcze 11 sztuk. W razie czego to przełożę tutaj do tego pieca. 5 i 5. Całkiem szybko idzie. Trzeba się czegoś napić, na przykład herbaty. O, już kolejne 5, elegancko. To ja rozumiem, w miarę szybko idzie. Jak tam z ogniem? Jeszcze nie ruszyło się nowe wiaderko. Tutaj się już kończy. Tu już jest w połowie. I tu już chyba stąd wszystko wzięło, tak. Zobaczymy, czy wystarczy. Już wzięło nowe wiaderko. Chyba pójdę jeszcze raz na dół, zobaczę, czy jest lawa. I tak będzie się przepalać. W razie czego skomasuję wszystko do jednego jeszcze pieca. Mamy kolejnych tutaj panów. No, creeperek, chodź tutaj bliżej do mnie. Nie skacz tam. Jest! Elegancko. Tu mogłam wziąć jeszcze drugie wiadro. Zaraz. Gdzieś wrzucimy w dziurę. O, jest. Tu się skończyło. To jeszcze damy tu. I tu jeszcze damy. Tu wystarczy, spokojnie, tu na 100%. Tyle samo. Ok. 3. 3. I 3. Powinnam sobie zrobić jakąś windę tam na dół. Byłoby dużo, dużo szybciej.
Okej, to idę jeszcze, pójdę tak naprawdę jeszcze po jedną tą lawę i odbiorę sobie przy okazji tą wodę już. Dobra. Jak tam krówki? Jak mnie tu nie ma, to się nie robi. O, tu jest skórka. O, krówki. Tylko mięsko. No trudno. Ja dobrze słyszałam? Gdzieś tu słyszę Slima. Tu gdzieś. A może tutaj? Zaraz, zaraz, zaraz. Może gdzieś tutaj? Au. Słyszę go. Tu gdzieś go słyszę. Tutaj? Jaki mam? Dobra, potrzebuję ten. Nie, teraz to się oddala. Dźwięk. No może to tutaj? Slimek, chodź tutaj. Gdzieś go tu słyszałam. Tu go słyszę. Gdzieś tutaj jest. Coś jeszcze musi być niżej. Zaraz zobaczę, czy tędy nie przejdę. O, żelazo. To jest ruda żelaza? Nie, złoże żelaza też. Dobra, Slima, gdzie ty jesteś? Słyszę cię. Tu gdzieś? Nie, teraz nie słyszę. Tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Jest! Hello, Slimuś. Chodź tu. Okej, 30 kulek jest. Czyli tutaj slimki się spawnują. Okej. 4209. Dobra. Miałam iść tak naprawdę sprawdzić, czy jest lawa. Dobra, to idę na górę. Ale wezmę to jeszcze żelazo. A tak, co będzie sobie tutaj leżało? Prawda? Tędy sobie pójdę na górę. Krzepo coś wymierzyłam? Okej. Kolejni.
Hello. I dwa są. Raz, nawet trzy. Ok. Home. Do przepalarki od razu wrzucę. Jak tam? Ok. 21, 21 i 36. No i co? Zadanie się nie zrobiło. No w piecu ochotniczym. Może ja coś źle wyliczyłam? Teraz zobaczę. Nie, to powinno już się zrobić. Deszcz pada teraz na zewnątrz, słyszę. Dziwne. Złożę. Trudno. Nie zrobiło się. Trudno. Okej, okay, slimki. Slimki chyba tutaj miałam. Nie tu. Tu. Tak, tutaj slimki są. I pozostawię pozostałe rzeczy. Pozostawię pozostałe rzeczy. Bułka ma maślana. Nie, bułka bułczana, masło maślane, tak się mówi. Bez sensu. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie ja mam rzeczy? Co ja potrzebuję? Granit. Tutaj. I naciek. A, jeszcze andezyt. Dobra, andezyt gdzieś chyba miałam na dole. I naciek też. I andezycik. Okej. Okay. No to tak naprawdę wszystko jest. No i co jeszcze zostało tak naprawdę? Do zebrania nagrody. Czyli warp nagrody. I teraz jeszcze odgłos trzeba odebrać. Odbierz. Dobra, jeden kluczek. Crack Knight. Jeden. Zobaczymy. Czy będę mieć szczęście teraz, czy nie? No, nie jest źle. I jeszcze została jedna nagroda za godziny w grze. Kolejna płyta z wielu. Dobra. Płytę. A mogę wrzucić tu. Dobra. No i pradawne zgliszcza. Gdzie je mam? Tutaj. No, rzucimy. Trochę już się uzbierało. Muszę pamiętać, żeby nie pomylić tego rogu z moim zwykłym kozim rogiem. No dobra, to chyba tak naprawdę wszystko już dzisiaj. Także bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się i przyjemnego wieczorka. Pa, pa!